Zaglądamy ponownie do gminy Warta. Tym razem sprawdzimy postępy prac przy ulicy Tarnowskiego. Ostatnim razem byliśmy tutaj w maju. Wówczas trwały prace pomiarowe. W tym czasie wytyczono i częściowo utwardzono ciągi komunikacyjne, wykonano instalację sieci oświetleniowej, odmulono zbiornik, wyrównano go, a jego brzegi obłożono gabionami. Pojawiły się drewniane pale pod molo, pomosty i kładkę. Przygotowano też teren pod pozostałe elementy. A przypomnijmy, ma tutaj powstać duży kompleks rekreacyjny z kąpieliskiem i wydzielonymi strefami. Panie burmistrzu, nie tylko infrastruktura drogowa, nie tylko inwestycje w komunikację, ale również wypoczynek i rekreację mieszkańców miasta. Walory turystyczne, krajobrazowe, przyrodnicze są słynne na całą Polskę. Stąd też na równi poświęcamy czas, aby podnosić infrastrukturę turystyczno-sportową w ten sposób, aby każdy z mieszkańców po ciężkim dniu pracy mógł tutaj przyjść i po prostu odpocząć. A będzie miał do wyboru kilka stref wypoczynku służących zarówno regeneracji psychicznej, jak i ruchowej, a więc piknikowa. Altany już stoją, ale poza nimi znajdą się też miejsca do pobiesiadowania przy ognisku. Również miłośnicy grilla będą usatysfakcjonowani, zyskają miejsce dla siebie i swoich grillowych kulinariów. Usiąść będzie można nie tylko w altanach, ale też przy stołach na pomostach piknikowych. Dla dzieci i młodzieży szykuje się strefa zabaw. Znajdzie się w niej zestaw do ćwiczeń z elementami street workout, trampoliną gruntową i linarium, huśtawkami, bujakami i zjeżdżalnią. Amatorzy wypoczynku nad wodą będą mogli korzystać z kąpieliska. Bezpiecznego kąpieliska, warto dodać, bo pod okiem ratownika. Znajdzie się tutaj drewniane nabrzeże, z zadaszonymi miejscami do siedzenia i pomostem, a z widocznych teraz chałup piachu powstanie wkrótce plaża z leżakami, przebieralnią i natryskiem. Gmina Warta jest terenem o wysokich walorach przyrodniczych, dlatego na terenie kompleksu nie zabraknie strefy edukacji ekologicznej z tablicami, igrami edukacyjnymi, budkami dla ptaków i realistycznymi figurami dziko żyjących zwierząt. Będzie też ukwiecona strefa spacerowa. Doskonałe miejsce dla całych rodzin, zapewnia burmistrz Warty. Bardzo ważna jest rodzina, stąd też cała tutaj infrastruktura jest przemyślana, aby być przyjazna i cieszyć od przedszkola, że tak powiem, do pola. Przedszkolaka, czyli najmniejszego mieszkańca naszej gminy, po seniorów. Efektów pracy można się spodziewać już w listopadzie bieżącego roku. Całkowita wartość inwestycji wynosi prawie 3 miliony złotych, z czego około 1 350 tysięcy złotych będzie współfinansowane z Regionalnego Planu Odbudowy Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.